Cześć, jestem Damian. Znajdujemy się w Wajker Budzyk. Postanowiliśmy dzisiaj nagrać filmik o dla nas prozaicznej rzeczy, podstawowej, ale zauważyliśmy, że wielu klientów przychodząc po podstawowy artykuł, czyli dętkę rowerową, ma problem, jaką dętkę wybrać, jak nam nawet przekazać, jaką dętkę potrzebuje. To się wydaje, tak jak mówię, dla nas mocno oczywiste, no ale nie wszyscy są pracownikami sklepów rowerowych, tak? Także postanowiliśmy w tym temacie wyjść Wam naprzeciw i troszeczkę podpowiedzieć, co musicie wiedzieć i na co zwrócić uwagę przy wyborze dętki do swojego roweru. Także tyle ze wstępu. Pierwsza rzecz, o którą Was zapytam, jeżeli od razu mi o tym nie powiecie, to jaki rozmiar? Rozmiar zawsze macie napisany na swojej oponie w numeracji na przykład 26 razy 2,0 przy rowerach stricte górskich rekreacyjnych lub wtedy będzie to w numeracji ETRO. ETRO to będzie w tym przypadku 50 na 559. I to też jest dla nas ważna numeracja. Najlepiej albo sobie to spisać, albo zrobić zdjęcie i z taką informacją do nas przyjść. Drugą informacją, którą będziemy od Was potrzebować, jaki macie wentyl. I zwykle tu się zaczynają schody, bo spora część naszych klientów pamięta, żeby spisać rozmiar, no bo to jakby sami rozumieją, że jest to nam potrzebna informacja, ale zapominają o doborze wentyla. No i teraz jeżeli dopasujemy Wam wentyl niewłaściwy, bo nie pamiętacie, jaki macie przy rowerze i mówicie, a to da Pan pierwszy z brzegu i będzie dobrze. No, może nie być dobrze, bo jeżeli damy Wam zawór AV, czyli potocznie mówiąc samochodowy, lub DV, potocznie mówiąc klasyczny rowerowy, no to może się nie zmieścić Wam w obręcz, jeżeli fabrycznie macie zamontowany zawór FV, potocznie zwany, no i ogólnie zwany zaworem Presto. Jeżeli zawór Presta jest w Waszej obręczy, która jest przystosowana pod tylko i wyłącznie zawór Presta, zawór klasyczny rowerowy i samochodowy będzie za gruby, nie przejdzie Wam przez obręcz. No i wtedy są dwie drogi, no albo wymienić dętkę, co jest chyba najłatwiejsze, a jak chcemy, żeby po prostu mieć, chcemy mieć zawór samochodowy koniecznie, możecie rozwiercić tą obręcz, ale to już jest inwazyjne i trochę szkoda, nie? Można też sobie przez to zniszczyć obręcz, zostaną opiłki, ta dętka się będzie dziurawić, no z tego jest mnóstwo potem nieciekawych przygód, jeżeli zrobicie to nie jak należy. Najbezpieczniej jest wpisać numer i sprawdzić, jaki macie typ wentyla. No i teraz, jaka dętka jest dobra do jakiej opony, no bo opona jest w jednym rozmiarze, tak? No, opona się nie rozszerza pod wpływem napompowania, rozszerza się dętka i dętka ma zakres, w którym się mieści. Także przykładowo dętka, którą mam tu jest Continentala, to jest Tour 28 z zaworem Presta, ma tolerancję w numeracji ETRO od 32 na 622 do 47. Co na bardziej popularny język jest od rozmiaru 32 do 47C. Jeżeli macie oponę między 28 razy 1, 2 do 28 razy 1,75, no to macie tą dętkę jako właściwą. No o tym należy pamiętać, że dętka się rozszerza i należy ją przy zamontowaniu lekko napompować, żeby się ułożyła, żeby nabrała kształtu, ale jej nie rozpompowywać, bo jeżeli ona się już rozszerzy raz, ona już nie wróci do swojego pierwotnego kształtu, do swojej pierwotnej długości. Zdarzają nam się klienci, którzy kupują dętkę, próbują ją założyć, rozpompują ją na maksa, potem próbują ją włożyć i przychodzą z pretensją, że panie, sprzedałeś pan za dużą dętkę. Się okazuje, że dętka była właściwa, tylko już jest rozpompowana, już jest rozszerzona i ona już do swojego kształtu nie wróci, także
pompujemy ją delikatnie, układamy w oponie, zamykamy, potocznie mówiąc, oponę, zakładamy ją do końca na obręcz i dopiero pompujemy. Wtedy no, dętka jak się rozszerza, no, to napiera na oponę i robi nam się ciśnienie. Tak to działa. Kolejną rzeczą przy już potem wymianie dętki jest bardzo ważna, moim zdaniem, sprawdzić najpierw, czy nic nam nie siedzi w oponie przed włożeniem kolejnej dętki, bo jeżeli wjechaliśmy w jakiś tam szpikulec, pineskę czy inny gwóźdź i on tam dalej siedzi, no tak wsadzimy nową dętkę, to ona się z tym gwoździem w końcu spotka i mamy drugą dętkę załatwioną. I to nie będzie wada fabryczna, podpowiadam. Także warto to też sprawdzić. No ale to, co jest, że tak powiem, najważniejsze w tym odcinku, żebyście wiedzieli, co mówić i na co zwrócić uwagę przy wyborze dętki. Nam to ułatwia na pewno pracę. Wam to oszczędza sporo czasu i nerwów, no bo oczywiście wymienimy Wam dętkę na właściwą, jeżeli podaliście niewłaściwy rozmiar, tylko że to trzeba się jeszcze raz do nas udać. Bardzo nam miło, że nas odwiedzacie, ale żeby to było bez przymusu i bez nerwów. Także zaoszczędzicie swój czas, można powiedzieć troszeczkę nasz czas, no i wszyscy będziemy, że tak powiem, w dobrym porozumieniu. Dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek troszeczkę Wam przybliżył. Nie wiem, czy powiedziałem wszystko, jeżeli chodzi o wyborze dętki. Najważniejsze rzeczy, żeby zapamiętać rozmiar, jaki wentyl i są trzy rodzaje wentyli póki co dostępne na rynku. Samochodowy, rowerowy i Presta. Czyli jak klienci do nas przychodzą, to najczęściej jest panie taki jak od samochodu, taki jak od roweru i ten dziwaczny. No to tak to wygląda. Ten dziwaczny najdłużej trzyma ciśnienie, tylko trzeba pamiętać, że przy pompowaniu Presty jest taki mały zaworek delikatny, którego lekko luzujemy, pompujemy i po napompowaniu dokręcamy ten zaworek z powrotem. Bez szarpania, bez żadnej siły, bo możemy ten zaworek zerwać, no i dętka też wtedy. W sumie jeżeli jest wymienny zaworek, to wymieniamy zaworek, jak jest niewymienny zaworek, to mamy dętkę, że tak powiem, już do niczego. No dobrze, pokrótce Wam opowiedziałem. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli jeszcze wiedzieć. Dajcie znać, czy taka forma Wam się naszych porad podoba, czy mamy to kontynuować dla Was. I na dziś to wszystko. Pozdrawiam. Cześć.